17 godzin biegania, 116 uczestników, pokonane 824 km i 30 na rowerze stacjonarnym. Tak wygląda podsumowanie akcji zorganizowanej dla Szymona Skorupińskiego. Jest chory na chłoniaka nieziarniczego rozlanego. Jak mówił nam w sobotę 25 marca, choroba przewartościowała jego życie. 2-3 miesiące przed tym, jak się dowiedziałem, że jestem chory, to zacząłem się w ogóle zastanawiać nad wszystkim, tak, co tam było, co jak robiłem, że bardziej by trzeba było się skupić gdzieś na rodzinie, a nie tylko i wyłącznie tam praca, pieniądze. No i po 2-3 miesiącach się zdarzyło coś takiego i co, no jestem teraz pewien, że dobrze myślałem wtedy, tak? No zmieniło się tyle, że no nie żyję już tą pracą i tylko tam dążeniem do czegoś, tak? Tylko no, chcę się trochę uspokoić i przemyśleć to, no co było kiedyś, a jakby mogło to być w przyszłości, żeby trochę bardziej na spokojnie. Szymon mimo choroby uśmiecha się, nie poddaje, walczy, a pomagają mu w tym przyjaciele. To właśnie oni zorganizowali 17-godzinny bieg na bieżni mechanicznej. Przy tej okazji zbierali pieniądze na leczenie kolegi. Udało się pozyskać 2,5 tysiąca złotych.